Kuchenki gazowe, pralki oraz żywność. To tylko niektóre z prezentów, jakie trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin w zeszłorocznym finale Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka to jest projekt ogólnopolski. Polega on na tym, że darczyńcy wybierają sobie rodzinę. Rodzinę można wybrać na stronie www.szlachetnapaczka.pl, wpisując województwo warmińsko-mazurskie. I tam uaktywniają się listy rodzin potrzebujących. Możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie, czy możemy, czy zbierzemy znajomych, żeby zrobić paczkę o konkretnych potrzebach. 22 listopada otwarto bazę rodzin w potrzebie. Do tego dnia można zostać darczyńcą i przygotować pomoc dla konkretnej rodziny. Nidzica włączyła się w akcję po raz pierwszy. Na obecną chwilę na pomoc liczy 30 rodzin. Jeśli chodzi o Nidzicę, to bezpośrednio można jakby skontaktować się ze mną. Jest profil na Facebooku, Szlachetna Paczka Powiat Nidzicki, tam można nas znaleźć. Ale też, żeby zrobić taką paczkę i jakby pomóc rodzinie potrzebującej, trzeba wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać województwo warmińsko-mazurskie i tam znajdziecie właśnie miasto Nidzica. Mamy 30 rodzin, którym chcemy pomóc. Też w tej chwili pracujemy nad jeszcze jedną rodziną, którą chcemy włączyć do projektu. I w tej chwili mamy tylko 3 darczyńców, także poszukujemy ludzi dobrej woli, którzy chcieliby coś dać też od siebie dla innych. 13 i 14 grudnia to finał Szlachetnej Paczki. W ten weekend darczyńcy dostarczą swoje dary do magazynów, gdzie spotkają się z wolontariuszami. W Nidzicy magazyn zbiorczy mieści się w zespole szkół numer 1. Natomiast w Ostródzie, w Centrum Użyteczności Publicznej, na terenie Białych Koszar. Szlachetna Paczka w Działdowie niesie swoją pomoc 4. rok z rzędu. 27 wolontariuszy świąteczną pomocą obejmie 45 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. Darczyńca prezenty powinien przynieść do zespołu szkół przy ulicy Grunwaldzkiej 4.